Kolejne pytanie było związane z plamami. Co zrobić, jeśli na płycie są plamy? Jeżeli mamy blat i na blacie powstały plamy, to po pierwsze musimy zidentyfikować, z czego te plamy są, ponieważ każda plama ma swój odpowiednik do jej usunięcia. Jeżeli jest to rdza czy kamień, to oczywiście znajdziemy odpowiednie produkty, które będą w stanie usunąć ten kamień czy plamę z rdzy, która w jakiś sposób powstała na powierzchni. Tutaj nie ma problemu, są to plamy bardzo łatwo usuwalne. Natomiast innym problemem mogą być plamy, które powstają na podłodze. Przykładowo wyleje nam się kawa, staramy się zmyć i w pewnym momencie widzimy, że gdzieś tam pod światło coś tam zostało. I teraz ja często mówię, że są to produkty, które... Zresztą w moich testach też było widać, że są to produkty, które są odporne na plamy. Moje testy wszystkie przeprowadzałem na wielkoformatowych płytach gresowych, tak zwanych spiekach kwarcowych, włoskiego producenta Silceramikę i pokazywałem, przypalałem i tak dalej, i tak dalej. I pokazywałem, że jest to powierzchnia, która nie wchłania, jest to powierzchnia, która jest odporna, a raptem gdzieś tam ta plama po kawie taką minimalna gdzieś tam widać pod światło. Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że po ułożeniu tego produktu na podłodze, po jego zafugowaniu, on nie został odpowiednio umyty. Objawami tego są plamy, które gdzieś tam takie powstają, gdzieś tam widzimy, mamy takie złudzenie, że jest. Ta kawa się nie domyła na przykład. Mamy drugą taką sytuację, że wchodzimy do tego pomieszczenia i jak gdyby od razu zostają ślady po butach. Chyba że wchodzimy w błocie z błotem, no to zawsze będą plamy. Ale mówię tutaj tak, że wytarliśmy buty przed wejściem, wchodzimy do domu i jednak tak, widzimy, te plamy zostają i nas, no może nie wszystkich panów, ale panie, szlak trafia, że znowu trzeba to zmyć i co za cholerna podłoga, że tak nie miało być, że to miało być wszystko ładnie, piękne i czyste. Czym to jest spowodowane? Takie plamienie się spowodowane jest tym, że po ułożeniu kafelkarz, który myje podłogę, i nie może mieć do niego teraz żalu, tak, no bo ma tą swoją miskę, tą gąbką przemywa podłogę i problem jest taki, że często ta woda no dosyć szybko się brudzi i dosyć szybko z tej wody powstaje taka substancja chemiczna, która zostawia na podłodze taką mikrobarierę, taką mikropowłokę, która jest niewidoczna normalnie dla ludzkiego oka. Gołym okiem jej nie widać, przysłowiowym gołym okiem. Każda sytuacja taka, że gdzieś coś się zaczyna plamić, to jest taka pierwsza oznaka tego, że ta podłoga nie jest umyta dobrze. Z czego powstaje ten mikrofilm? Czyli tak jak powiedziałem, ta brudna woda, która została wymieszana z chemią z fugi, zostaje rozprowadzona i mimo iż nam na pierwszy rzut oka ta podłoga wydaje się być czysta, mało tego, często przed wniesieniem mebli mopem ona jest zmywana. Problem jest i w zasadzie powinno być wszystko czyste, cacy, meble wstawili, trak, a tu jednak ta podłoga jakoś tam, te plamy się uwidaczniają bardziej lub mniej. No właśnie, problemem jest to, że zanim te wszystkie meble zostały wprowadzone, zostały wniesione, należałoby dokonać prawdziwego, gruntownego umycia tej podłogi. Odpowiedni produkt, który usuwa pozostałości właśnie po fudze, należy tego typu preparat wlać do wody i mopem dobrze na mokro zmyć tą powierzchnię. Zostawić, żeby ta powierzchnia była mokra, ale nie mokra schnąca, tylko żeby była mokra przez te 10-15 minut razem z tą substancją. Następnie, jeżeli jest to sposób domowy, a nie sposób, powiedzmy sobie, industrialny, czyli że mamy maszynę i możemy maszyną to przemyć, no to jeżeli jest to sposób domowy, to na tą mokrą podłogę wchodzimy, mamy czystego mopa z czystą wodą i po prostu zaczynamy to ładnie zbierać, często płucząc tego mopa. Kiedy widzimy, że ta woda jest brudna, nie kontynuujemy mycia, tylko wymieniamy wodę na czystą i z powrotem wracamy. Dlaczego należy zostawić, że tak powiem, z tym preparatem na powierzchni przez jakiś czas? Z tego względu, żeby po prostu rozpuścić wszystkie te pozostałości, rozpuścić tą mikropowłokę i żeby było łatwiej ją zebrać. I niestety często jest tak, że takiego mycia gruntownego no, trzeba je wykonać 3-4 razy. Potem oczywiście za każdym razem po nawilżeniu tej podłogi należy oczywiście czystym mopem, często go należy płukać, wodę często zmieniać, zbierać te wszystkie pozostałości. No i wtedy, kiedy już to wszystko, tak powiem, do tego wszystkiego, całą tą procedurę zastosujecie 2-3
trzy razy, możecie tą podłogę na końcu umyć już na fazę taką końcową. Tutaj często jest jeszcze jeden produkt, który można zastosować do tak zwanego mycia codziennego. Można tą podłogę przemyć, należy poczekać, aż ona wyschnie i wtedy można już spokojnie działać, wstawiać meble, wykonywać resztę pracy.